Służby ratownicze, mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! W tej krainie pośród rzek i gór leży miasto piękne jak ze snu. Tu przygody niesie każdy dzień i wszyscy lubią bawić się. Lecz gdy dzieje się źle, oni zjawiają się. Dniem i nocą pomoc niosą, to strażnicy miasta są. Co tam pożar Fiona zgasi go, boli w mig wytropi każde zło. Rufus zawsze w coś pakuje się, kłopotów mnóstwo ma, lecz wie, że gdy dzieje się źle, oni wnet zjawią się. Dniem i nocą pomoc niosą, to strażnicy miasta są. Strażnicy miasta. Głupie żarty. Ach, co za piękny dzień. Piękny i spokojny. Chyba wiem, kto to zrobił. To jeden z moich najfajniejszych dowcipów. O, to ty, Harry. Powinienem się domyślić, ty żartownisiu. Co z tobą, Dixie? Nie lubisz kawałów? Takich jak ten niespecjalnie, kolego. Dziwne. Zazwyczaj wszyscy się śmieją z moich kawałów. No cóż, może Dixie jest dzisiaj po prostu nie w humorze. To byłeś ty, prawda? A jak myślisz, kolego? To chyba oczywiste. To był niezły kawał. Jeszcze jeden taki numer i zostaniesz zatrzymany, kolego. Co? Trzymaj się z dala od kłopotów. Trzymaj się z dala od kłopotów? Co on miał na myśli? No dobra, nieważne. Zbieram się stąd. O rany, wygląda na to, że Poli też nie zna się na naprawdę dobrych żartach. No cóż, lepiej nie będę już dzisiaj nic broił, bo inaczej skończę w areszcie. O, czołem, Harry! Ścigamy się do skrzyżowania? Pamiętaj, Harry, trzymaj się z dala od kłopotów. Żadnych wyścigów. Aha, wygrałem! Bardzo mi przykro, ale dzisiaj jeżdżę zgodnie z przepisami. Żartujesz sobie, Harry? Ty i przepisowa jazda śmiechu warte. Tak w ogóle to dziś rano sprzed mojej piekarni zniknął tort ananasowy. I coś mi się wydaje, mój mały żartownisiu, że to pewnie był jeden z twoich głupawych dowcipów. Mój? Nie ukradłem ciasta. Mam nadzieję, że się nim udławiłeś. Jestem niewinny. O, kręć się opono w koło i w koło. W koło i w koło, w koło. Trzymanie się z dala od kłopotów polega również na utrzymaniu porządku na drodze. Spójrzcie, co Harry robi. Czyżby zajął się sprzątaniem ulic w naszym mieście? Aż ciężko w to uwierzyć. Ojej, wspaniały chłopak z tego Harry'ego. Jesteście pewni? A, co za pech. To wygląda gorzej niż kwietnik, który rozwaliłeś dziś rano. Co? O czym ty mówisz, Cindy? Nie rozwaliłem żadnego kwietnika. Nie kłam, Harry. Widziałam, jak to zrobiłeś. Ale... o rany, coś nie idzie mi to bycie wzorowym obywatelem. I weź tu nie pakuj się w kłopoty, skoro kłopoty bez trudu same cię znajdą. Muszę się jeszcze bardziej postarać. Wystarczy, że będę miły i pomocny. Stój, szlachetna damo! Co?
kałuża zabezpieczona, milady. Teraz możesz przejechać przez nią bezpiecznie. Co jest? Przepraszam, myślałam, że znowu planujesz jeden ze swoich kawałów. Nie, poznaj nowego Harry'ego. Od dziś koniec głupich żartów i koniec kłopotów. O, a więc bardzo dziękuję. Wiedziałam. Kiepski dowcip. Tak samo jak twoje graffiti na ścianie ratusza. Co? Ale ja nic nie zrobiłem. Przysięgam na zderzak mojej matki. Kłamiąc, tylko pogarszasz sprawę, Harry. To wszystko zaczyna mnie trochę niepokoić. Może powinienem po prostu porozmawiać z Polin i Fioną i wszystko to wyjaśnić? O, to jakieś żarty. Wszyscy podejrzewają mnie. Przepraszam. Nie ma problemu, to tylko... Co? Mam cię! To ty, Wayne? Wracaj tutaj, ty nic poniu! Gdzie on jest? Goniąc mnie, gonisz samego siebie, Harry. Poczekaj, no, zaraz cię złapię. Zaraz jak tylko złapię oddech. Patrz, jak jedziesz! Widziałeś Harry? Harry właśnie próbował mnie przejechać. Jak to? Słyszałeś mnie, Harry. To był Harry. Zaraz. Jak możesz tutaj stać, skoro właśnie widziałem, jak pojechałeś tam? Bo to nie byłem ja, przyjacielu. To ten żartowniś, mój kuzyn Wayne. Przez cały dzień robi wszystkim głupie kawały, udając przy tym mnie. O rany, Polly nigdy w to nie uwierzy. Uwierzy, jeżeli złapiemy tego twojego niesfornego kuzynka. Pomożesz mi? No pewnie, ale jakby to zrobić? Cóż, czy jest lepszy sposób na złapanie kawalarza niż dobry kawał? Jedziemy! Teraz posłuchaj, Harry. Nasz burmistrz właśnie zamówił ten wielki kosz kauczukowych kulek na swoją wieczorną imprezę. Tak więc posłuchaj mnie, kolego. Pod żadnym pozorem nie wolno ci ich dotykać. Pamiętaj, bo inaczej zawiadomię Poliego, rozumiesz? Tak jest. Nie będzie ze mną żadnych problemów, proszę pana. Właśnie wpadłem na niezły pomysł. Tu służby ratownicze? Tak, rozumiem. Tak, zgłoszenie przyjęte. Słuchajcie. Wygląda na to, że Harry znowu robi swoje głupie kawały w centrum miasta. Lepiej się pośpieszcie. Mamy zgłoszenie, a więc... Ruszamy na akcję! Dzień dobry, moje kuleczki! Hej, wracajcie tu! Wow! Mój zderzak! Ja to załatwię. Mam cię! No i jak, Harry? Pamiętasz, co ci dzisiaj rano obiecywałem? To nie jest Harry. Czy ktoś mnie wołał? I jak mówi stare przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. I jak, kuzynie? Dobrze się bawisz? Harry? A to kto? To mój kuzyn, szalony Wayne. I co teraz powiesz, kolego? Chyba wpadłeś w niezłe tarapaty. No, i co ty na to, dowcipnisiu? On wygląda tak jak ty, Harry. Moje płomienie są fajniejsze. Co ty powiesz? Więc to ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie mojego wspaniałego tortu. No i za graffiti na ratuszu. I za zniszczenie kwietnika. Dlaczego zrobiłeś te wszystkie rzeczy? No co wy? Tak jak Harry, chciałem, żeby było śmiesznie. No wiesz, Wayne, moje kawały są naprawdę śmieszne, a twoje są szkodliwe i denerwujące. Tak. Przepraszam, że cię podejrzewałem, Harry. Ja również chcę przeprosić. Za to, że dałem się złapać! Na razie, frajerzy! Ten
fajnie współczuję. Nigdy nie miał żadnych prawdziwych przyjaciół i przez to nie wie, jak się zachować. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumie, że to nie ma sensu. Skończy z tymi głupawymi żartami i po prostu zacznie być miły. Harry, nie powinniśmy cię oskarżać o to wszystko. Proszę, przyjmij ten prezent. Dzięki, Willy! To był naprawdę świetny kawał. Udźwiękowienie na zlecenie SDT Film Studio Sonido. Reżyseria i kierownictwo produkcji Tomasz Niezgoda. Wystąpili Joanna Jabłczyńska, Piotr Warszawski, Olga Szomańska, Tomasz Bednarek, Jarosław Boberek, Zbigniew Suszyński, Anna Apostolakis, Joanna Pach, Adam Szyszkowski, Mieczysław Morański, Daniel Wojsa i inni.